Zasłużonym zwycięstwem KSZO 1929-3-0 zakończyły się derby województwa świętokrzyskiego na trzecioligowym froncie. Piątkowy wieczór w Ostrowcu podopieczni trenera Tadeusza Krawca strzelili rywalowi 3 bramki, nie tracąc żadnej. Listę strzelców podpisali Mateusz Mąka, Dominik Heba oraz Łukasz Jamrus. To zwycięstwo nam dzisiaj było bardzo potrzebne. Myślę, że drużyna też zareagowała pozytywnie, bo od początku zagraliśmy 2 napastnikami i to, cośmy sobie założyli w przedmeczowej taktyce, realizowaliśmy. Przede wszystkim częste zgrywanie piłki przez jednego napastnika, utrzymywanie się przez napastników przy piłce i to funkcjonowało. Niepocieszony na pomeczowej konferencji był szkoleniowy drużyny z Sandomierza. KSZO miał optyczną przewagę, ale nic z tej przewagi nie wynikało do momentu dośrodkowania Heby i strzelenia bramki przez Mąkę. Nawet w pierwszych minutach meczu mieliśmy swoje takie sytuacje. Nie powiem, że to były stuprocentowe, ale takie sytuacje, które przy lepszym podaniu większej jakości mogły zakończyć się bramką. W drugiej połowie wyszliśmy z chęcią odwrócenia losu spotkania. Zagraliśmy odważniej i też mieliśmy w pewnym momencie taką optyczną przewagę, ale brakło jakości, bo te uderzenia były za słabe, dośrodkowania były też niezbyt dokładne. Po tej serii pojedynków ekipa ze Świętokrzyskiej plasuje się na 5. miejscu w tabeli, mając na swoim koncie 16 punktów. Kolejne spotkanie pomarańczowo-czarni zagrają ponownie przed własną publicznością w najbliższą sobotę 23 września o godzinie 16 z Chełmianką Chełm.